Szoki ndowierzanie, czołowy zawodnik Bayernu Monachium, zdradza Bayern Monachium i przechodzi do największego odwiecznego konkurenta, rywala, a więc Borusi Dortmund. Kim jest? Kim jest właśnie ten zawodnik? Czy jest nim Robert Lewandowski, a może kolega klubowy Roberta Lewandowskiego? Dzisiaj o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwonek, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zalegujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj na temat kontrowersyjnej sprawy. Oczywiście transfery to jest rzecz um, dowolna, tak? Można przechodzić do tego klubu, do innego. E, ktoś po prostu kupi tego zawodnika. Natomiast no, dzisiaj pojawiły się kontrowersyjne, czy dzisiaj, w, ostatnim, w ostatnich dniach pojawiły się kontrowersyjne informacje dotyczące Niklasa Zyle, a więc obrońcy, Podstawowego obrońcy, jeśli chodzi o Bayer Monachium, który po zakończeniu tego sezonu przechodzi do Borussia. Dortmund, odwiecznego rywala Bayernu Monachium. Wielu kibiców odczytało to jako zdradę, także zdradził praktycznie tutaj Monachijczyków. Monachijczycy, którzy chcieli tutaj przedłużyć kontrakt z Zyle. Co ciekawe, Zyle przyszedł z TSG Hoffenheim tak w 2017 roku. Został kupiony za kwotę 20 milionów euro. Co ciekawe, Zyle był w Hoffenheim prowadzony przez Nagelsmana, bo to. Był czas, kiedy Nagelsmann jeszcze pracował w Hoffenheimie. No i sytuacja wygląda w ten sposób, że teraz znowu i drogi się złączyły. A więc, no, Nagelsmann jest trenerem Bayernu Monachium, a Zyle występował w Bayernie Monachium. Zresztą tutaj praktycznie Nagelsmann systematycznie stawiał na Zyle, a jak był zdrowy, tak jak nie miał problemów zdrowotnych, czy nie miał problemu z koronawirusem, to występował. No a teraz się okazuje, że tutaj Zyle przechodzi do Borus i Dortmund. Co ciekawe, kolejna ciekawostka, że nie jest to podyktowane tym, że Zyle nie ma szans na przedłużenie kontraktu, nie jest to podyktowane tym, że Zyle jest niezadowolony sytuacją w klubie, tak, czy po prostu podyktowane, że mu nie jest nie, nie po drodze z trenerem. To jest podyktowane tylko i wyłącznie aspektem finansowym, ponieważ Zyle chce zarabiać więcej. Niklas Zyle po prostu ma większe aspiracje finansowe, chce zarabiać więcej. Dotychczas mówiło się o tym, że zarabia on około 10 milionów euro rocznie, natomiast jego oczekiwania finansowe są zdecydowanie większe. Chce zarabiać 15 milionów euro rocznie, na co oczywiście Bayern Monachium nie może sobie pozwolić w przypadku akurat tego zawodnika, no i nie zgodził się na to i przychodzi do Borussii Dortmund, można się spodziewać, że Borussia zaproponuje mu właśnie taką stawkę. Dla mnie jest to kuriozana sytuacja, ponieważ nie do końca zyle sobie zdaje sprawę, że przechodząc do i Dortmund, Borussia nie ma takich dobrych wyników, będzie traciła gole i wszystko będzie spadało na jego e, tak naprawdę kark, tak? E, więc jest to niekorzystne. Znaczy będąc obrońcą, wolałbym wybrać drużynę, która jest silna, mocna, która też nie traci dużo bramek, a w przypadku Borusi to różnie wygląda, ponieważ później te Bramki są zaliczane na twój koszt, tak, a więc tylko przepuściłeś, albo występowałeś tyle w tylu i w tylu meczach, a tyle i tyle padło bramek, więc moim zdaniem to stanie korzystne. Oczywiście pod względem finansowym może mu się to bardziej opłaci, jeżeli dostanie po prostu te 15 milionów euro. Natomiast tutaj Borussia Dortmund już to potwierdziło oficjalnie, że Zyle właśnie po zakończeniu tego sezonu, um, tak, latem przejdzie do Borussii Dortmund. Oczywiście w przeszłości były takie sytuacje, tak typu Hummels, typu Getze, byli zawodnicy, tak. Humes, tak, który przyszedł z Borusi do Bajernu, potem z Bajernu poszedł do Borusi. Wydaje się, że Zyle podobnie, podobnym kierunkiem praktycznie podąża co Humes. Natomiast no, to był zupełnie inny typ zawodnika. tak? Zyle miał szansę na to, żeby przedłużyć kontrakt z Bajernem Monachium, natomiast na to się nie zdecydował. Co ciekawe, na temat Zyle i tego, że jest po prostu tak pazerny na pieniądze, można powiedzieć, brzydko, mówiło się już od dawna, ponieważ kilka lat temu wyciekły informacje do mediów, informowało o tym chociażby niemiecki Bild, jego rozmowy z menadżerem, że jak się Pojawi po prostu ciekawa propozycja, na przykład z Manchesteru United czy z jakiegoś klubu angielskiego, ciekawa z punktu widzenia finansowego, a więc jeżeli ten klub zapłaciłby mu jakiś klub w Anglii zapłaciłby mu więcej, zaproponowałby mu więcej, to on jest w stanie po prostu rozwiązać kontrakt, podjąć zatrudnienie u nowego pracodawcy. Więc no, widać, że Zyle po prostu dla niego wyznacznikiem jest tutaj kwestia finansowa. A przecież i tak to są spore pieniądze po 10 milionów euro. E, miałby kontrakt pewny, jeśli chodzi o Bayern Monachium a w Borusji, no to mogą być znowu trzęsienia ziemi, tak? Zmiany, jeśli chodzi o personalne, kadrowe i tak dalej. Przyjdzie trener, Halant odejdzie, Borusja będzie pikować i tak dalej. No i ja, dla mnie to jest po prostu kompletna głupota. Ja rozumiem jako obrońca, e, że mógłby na przykład podjąć taką decyzję zdecydowanie później, po 30 roku życia, mając pewne obawy, czy rzeczywiście da radę, tak? Jeśli chodzi o prędkość, zwrotność i tak dalej. Natomiast na tym etapie. Co po prostu to robi teraz Zyle, to według mnie to jest kompletna głupota. Muszę przyznać, że troszeczkę jestem zdziwiony, że on przechodzi do i Dortmund, bo wydawało mi się właśnie, że wybierze kierunek zagraniczny, bardziej kierunek angielski, gdzie mogliby mu zaproponować lepsze pieniądze. Mówiło się o Manchesterze, United, o Chelsea, Londyn, tak, i innych drużynach z właśnie Ligi Angielskiej. Pewnie ostatecznie takie propozycje się nie pojawiły. Zyle ma kontrakt ważny do końca czerwca 2022 roku, i tutaj właśnie trwały rozmowy Bayernu-Monachium, były propozycje, Przedstawione Zyle, natomiast on konsekwentnie odrzucał tę propozycje, bo po prostu cyfra, suma, kwota nie zgadzała się na kontrakcie. Tak to można po prostu czytywać. Zobaczymy, oczywiście życzę mu powodzenia. Natomiast, czy Bayern Monachium będzie płakał za tym zawodnikiem? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem nie. Zyle nie był zbyt dobrym obrońcą, to jest moje tak naprawdę subiektywne spostrzeżenie. Grał dobrze na taką czwórkę, od 1 do 6 dobrze na czwórkę, natomiast to jest zdecydowanie za mało, tak? Niektórzy mówią, że po tym, jak z tutaj Bayernu odszedł Alaba, teraz Zyle, Bayern może mieć potężne problemy, jeśli chodzi o defensywę. Nie do końca, bo jest upamekano. wydaje mi się, że upamekano jest zdecydowanie lepszym obrońcą niż Zyle. Co ciekawe, w ostatniej czasie, w ostatnich praktycznie meczach można było, zanim pojawiła się ta informacja na temat tego, że przechodzi do Borussii Dortmund, można było zobaczyć Zyle, który podłącza się pod akcję ofensywną co było kuriozalne, tak naprawdę, sytuacją, bo on taki rosły praktycznie obrońca mający metr 90, tak też sporą pewnie wagę z 90 kg, nagle się podłączał do akcji i próbował zdobyć go co mu kompletnie nie wychodziło. U panekano ma tą przewagę, że może zdobyć bramkę na przykład z główki, natomiast Zyle gdzieś tam próbuje, a nigdy mu to nie wychodzi. Jeżeli próbował to jakiś atak, to na skrzydle, co po prostu było bardziej no, kuriozalne, niż rzeczywiście coś z tego mogło wyniknąć. Więc u panekano, nie dość, że jest lepszym obrońcą, to też po prostu ma to ma tą przewagę, że w polu karnym jest w stanie zdobyć gola, tak? Nawet się dobrze jest w stanie ustawić niż Zyle. Natomiast, no rzeczywiście były takie tam mecze, gdzie gdzieś tam Zyle zdobył tą bramkę, ale gdzieś strzelił po prostu z piłki odbitej i to była bardziej kwestia szczęścia, tak? gdyby każdy z nas stał w polu karnym, piłka gdzieś tam by się odbiła od innego zawodnika, od poprzeczki, od słupka, to też byśmy dobili tą piłkę i padłby gol. Natomiast, hmm. jeśli chodzi o Zyle, no to wiemy o tym, o tym że będzie on podstawowym zawodnikiem Borusi Dortmund, tak? Borussii Dortmund Przechodzi do odwiecznego rywala, jeśli chodzi właśnie tutaj o Bayer Monachium. Oczywiście, no nie ma tam jakiejś zaszłości, kibice nie będą wściekli na zyle, tak? Natomiast często był podejmowany temat tego, że właśnie zyle jest wysoki, wydaje się dobrze, po prostu dobrze zbudowany, pewnie 90 kg, ale nie miało to za bardzo przełożenia, jeśli chodzi o jego tutaj wydolność, jego statystyki, jego po prostu zwrotność, ponieważ on i tak był bardzo szybki, był i tak po prostu zwrotny, pomimo tego, że na pierwszy rzut oka kojarzył się, że po prostu z takim toporem i to też wielu ekspertów podejmowało, często patrząc tak naprawdę na niego przez pryzmat meczu i wyglądu fizycznego, a nie patrząc na statystyki. Oczywiście miał pewne takie spotkania, że się rusza praktycznie jak wóz z węglem, natomiast ogólnie był po prostu bardzo zwrotny, bardzo szybki. E, aczkolwiek wydaje mi się, że jego, przy, przy jego budowie ciała, w, w, wzrości i wadze, tą mobilność i szybkość z wiekiem będzie tracił. Więc Borussia Dortmund tak naprawdę no, przyjmuje tutaj, kupuje praktycznie tutaj tak zawodnika, e, który będzie tracił na wartości, na jakości swojej piłkarskiej. Można powiedzieć, swego rodzaju taki kot w worku. tak? Takiego kota worku przyjmuje teraz Borussia Dortmund, bo o ile Hummes oczywiście dalej by prezentował i prezentował dobrą tą formę, dyspozycję Borussia Dortmund, w przypadku wydaje mi się, że zyle będzie praktycznie zjazd, będzie pikowanie. Więc tak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o Zyle i jeśli chodzi o tego podstawowego obrońcę. Moim zdaniem nie jest to duża strata dla Bayernu Monachium. Na pewno strata jest taka, że przechodzi on za darmo do Borussii Dortmund, a więc Bayern Monachium nie zarobi na tym zawodniku. Duże pieniądze nie wyłożyli za tego zawodnika, bo 20 milionów euro w 2017 roku stracą go w 2022, czy kontakt ten się zakończy. Nie zarabia też jakichś dużych pieniędzy, więc tutaj nie będzie jakoś mocno po prostu stratny. Wiadomo, że Borussia Dortmund, jak on przychodzi z darmo, jest w stanie mu zapewnić po prostu lepszy kontrakt, bo przychodzi za darmo na lepszych warunkach finansowych, tak, nie ma tej kwoty e, odstępnego i tak dalej, czy kwestię transferu, więc gdyby na przykład miał kosztować Borussię 20 czy 30 milionów euro, oni mogą mu dołożyć tą pensję 10 milionów euro plus na przykład 5 za to, że właśnie przyszedł za darmo, za, tak byłoby 30 milionów euro musieliby zał, załóżmy za niego zapłacić, tak, no to oni to rozłożą sobie, że po 5 milionów euro każdego roku będą dawać do pensji plus 10 milionów podstawy, czyli ma po prostu po 15 milionów euro. Moim zdaniem błąd, błąd po prostu jeśli chodzi o Zylę, jego karierę piłkarską. E, oczywiście połasił się, no wiadomo, to są zawsze większe pieniądze, no ale bez przesady, tak, no już tak jest milioner, ma kilkadziesiąt milionów na swoim koncie, więc czy tam nawet w setkach milionów może zyle po prostu zarobił grający dotychczas, więc bez przesady, tak, czy zarobi 15 czy 10 milionów euro i tak już będzie po prostu bardzo bogatym człowiekiem. Chociaż 5 milionów euro różnicy, no to jest 20 milionów złotych ponad, tak, 24 miliony złotych różnicy, no to jest Sporo. No właśnie, jestem ciekaw, co na ten temat co dzisiaj Napiszcie w komentarzu. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.